się nie zanudzicie za bardzo. Także wszystko zacząłeś jakoś tak pod koniec września ubiegłego roku. Stałem sobie tu w tym pokoiku i nagrywałem piosenki, bo wcześniej zajmowałem się rapem. Rapowałem sobie trochę i jakoś tak stając przed tym mikrofonikiem, poczułem, że nie sprawia mi to kompletnie żadnej przyjemności. Nie wiedziałem dlaczego, natomiast no, wiedziałem, że coś trzeba z tym zrobić. No i właściwie takim pierwszym pomysłem, jaki przyszedł mi do głowy, no to właściwie się tak troszeczkę odgapiłem sprawę od Karpera, który wcześniej też coś tam rapował, ale potem stwierdził właśnie, że rapować przestaje i właśnie zajął się robieniem podcastu. No i pomyślałem właśnie sobie wtedy, że no posłucham, zobaczę, co to jest ten jego podcast, także tam z jednego jego odcinka posłuchałem i pomyślałem, no że skoro taki sposób on teraz się realizuje, no to może ja spróbuję, nie? Właściwie może coś takiego by wyszło, byłoby troszeczkę łatwiej, ponieważ jak wiecie, w rapie trzeba rymować, trzeba właśnie wymyślać rymy, tam siano, kolano, obudziłem się rano, używać oczywiście też rymera do tego, także to było dość skomplikowane, a tutaj właśnie jeżeli ja założyłbym swój podcast, to przynajmniej byłoby troszeczkę łatwiej się wypowiadać, w łatwiejszy sposób, natomiast no właściwie ten taki obraz tej wypowiedzi byłby podobny. Także postawiłem właśnie na to, żeby się rozwijać, żeby coś zmienić właśnie w tej formie wyrażania się. Także na początek właściwie szukałem inspiracji, można powiedzieć, że zacząłem oglądać inne podcasty. Na początku trafiłem na podcasty prawackie. Głównie było to w Nierealu, tak? Telewizja w Realu. No i na początek wydawało mi się nawet całkiem w porządku. Po prostu ludzie mieli inne poglądy, no i też sobie tam gadali o swoich sprawach. Natomiast no, po jakimś czasie zobaczyłem, no, że pomimo tego, że ci prowadzący, no można nazwać ich ludźmi normalnymi, tylko troszeczkę pajacowatymi, natomiast no, ci ludzie, którzy ich zapraszają, to są albo z jakichś innego świata, albo nie wiem, z sekt, albo chorzy psychicznie. Notabene tam większość tych polityków, których oni zapraszają, to są jakieś takie już kompletne spady i no ich popularność można tam ocenić od zera do granicy błędu statystycznego. Także no to mi się bardzo szybko znudziło. No to wtedy pomyślałem sobie, no to ciekawe, co po tej naszej stronie jest, nie? I wtedy trafiłem na, no oczywiście wcześniej już znałem inną czytelnię i posłuchaj o anarchizmie. No, były to podcasty, są to podcasty tak zwane merytoryczne, dużo się fajne, dużo rzeczy dowiedzieć. Szczególnie przypasował mi podcast Inna Czytelnia, ponieważ no, akurat ja książek czytać nie za bardzo lubię, nie sprawia mi to przyjemności, a tam właśnie można było tą wiedzę sobie ugruntować, poszerzyć i zweryfikować. Po prostu podcast z audiobookami. Także od razu na szybko mogę go polecić. Posłuchaj o anarchizmie, wiadomo, podstawy anarchizmu, przegląd różnych anarchistycznych szkół. No ale brakowało mi z drugiej strony takiego podcastu, w którym by ktoś do mnie coś mówił, bo tam większość właśnie tych podcastów była czytana z kartki. Jeszcze trafiłem na kanał Piotra Chlebowskiego, oryginalnie nazwanym Piotr Chlebowski. Także, no i też tam właśnie bardziej takie przemówienia z karteczki, no fajnie wszystko, ale no jakby nie było tego kontaktu mnie jako jeszcze słuchacza z prowadzącym. I później, jakiś czas później była to rozmowa komunisty z anarchistą, pamiętam. Nocne rozmowy komunisty z anarchistą. I portal się nazywał, nie bójmy się użyć tego słowa, Odrodzenie komunizmu. No i tam ta rozmowa przebywała, właściwie ona była dość nieciekawa. Anarchista, którego oczywiście nie chcę w tym momencie obrażać, nie miał za wiele do powiedzenia, natomiast dość dużo do powiedzenia miał prowadzący właśnie kanał, nie? Odrodzenie komunizmu. No jednak zacząłem słuchać tego odrodzenia komunizmu, co tam się dzieje. Był to zupełnie inny świat, był to świat właśnie taki, który gdzieś tam sobie istniał, no ja w tym świecie nie uczestniczyłem. Natomiast na no, co mi się spodobało? Spodobało mi się na pewno także, że ten, on się nazywa Towarzysz Michał, w ogóle towarzysz słowo, nie? To tam mi się z Chruszczowem w ogóle kojarzyło. Z jakimiś takimi przemówieniami partyjnymi tam gdzieś jeszcze za komuny, tam w telewizji, gdzie były trzy programy. No ale dobra, no ale zacząłem tego słuchać i wyglądało na to, że on coś do powiedzenia ma, że z drugiej strony jest bardzo charyzmatyczny, z trzeciej strony dużo tam poczucia humoru.
I zaczęło właściwie mi się to podobać. No, może na pewno nie jestem jakoś zorganizowany politycznie, natomiast no, zacząłem się tym interesować, zacząłem się interesować historią, zacząłem się interesować właśnie tym, co ma do powiedzenia właściwie, bo wcześniej na tematy historyczne, no głównie jednak wszystkie programy na YouTube były i są nadal z punktu widzenia IPN-u, który nie zawsze jest zgodny z prawdą. Natomiast właśnie, żeby wyrobić sobie jakiś pogląd, no chciałem po prostu znać opinie z różnych stron. No i tak zacząłem tego słuchać. No i właśnie w pewnym momencie stwierdziłem, że może ja spróbuję, nie? Może spróbuję po prostu robić swój podcast. No i teraz jaki on mniej więcej miał być, nie? Wymyśliłem sobie, że to będzie w ten sposób, że będzie to taka audycja radiowa, której będzie można sobie słuchać gdzieś tam, nie wiem, do obiadu, do robienia obiadu, tak jak właśnie ja słuchałem tych innych podcastów wcześniej. Będzie właśnie tutaj będzie to coś w rodzaju takiej rozmowy. No wiadomo, że to są monologi, natomiast właśnie, żeby ten słuchacz jednak jakoś tam był w to wszystko zaangażowany. I no i tak sobie pomyślałem, i o czym on może być, nie? O czym on będzie? No to w miarę chciałem się z nim utożsamiać, także no, anarchizm czynu przede wszystkim. Chciałem właśnie propagować aktywność i cały czas w sumie próbuję to robić. Taką działalność na mieście, no w tym momencie po prostu, kiedy coś czujesz, że mógłbyś zrobić, no to po prostu idziesz i robisz, zamiast przemyśliwać to setki tysięcy razy, czy robić zebrania z kolektywem. Tylko po prostu takie działanie na tu i teraz, które wydaje mi się o wiele ciekawsze. Z drugiej strony, no chciałem, żeby było tam dużo humoru. No i oczywiście chciałem też, żeby nie było merytoryczne, ponieważ mówię, te kanały, które wcześniej słyszałem, były właśnie takie ściśle teoretyczne i merytoryczne, co jest dobre, ale oprócz tego chciałem, żeby było coś też niemerytorycznego. Także właściwie mówiłem to, co mi ślina na język przyniosła w danym momencie, no na początku. Aha, i jeszcze powiem, do jakiego słuchacza chciałem, żeby to się odnosiło. To wymyśliłem sobie, no ten taki najbardziej okres, dla mnie przynajmniej przykrym osobiście, był taki okres wieku od 15 może do 17 lat, kiedy właściwie chodziłem do szkoły, no w tej szkole byłem, można powiedzieć, delikatnie nietolerowany, w domu bywało różnie i cierpiałem. No odczuwałem samotność, no, głównie leżałem tam na łóżku, patrzyłem się w sufit, słuchałem muzyki i właściwie nic więcej nie robiłem, no i potrzebowałem się jakiegoś takiego kierunku w tamtym okresie i właśnie do takiego słuchacza tutaj chciałem dotrzeć przede wszystkim do jego rozwoju osobistego, do jakiejś takiej zmiany mentalności, właśnie na to, żeby się nie poddawać, żeby iść do celu, żeby wiedzieć, czego się chce. No i z drugiej strony właśnie, żeby to życie zaczęło nabierać jakichś kolorów krok po kroku. Także właściwie w ten sposób kombinowałem, w ten sposób zaczynałem. Dużo było tam właśnie, tak jak na pewno wiecie, dużo jest tam improwizacji, czasami też coś takiego, coś tam palne w tym radiu, coś, co się może nie zgadzać z oceną, z merytoryką, czasami coś po prostu nieprawdziwego zupełnie, nie? Mam nadzieję, że to zdarzało się rzadko, o tym pewnie będę mówił jeszcze później. No i teraz jak wyglądał sam przebieg, no te pierwsze audycje, no taką tą pierwszą audycją, która była taka dość, można powiedzieć, fajna, chociaż od strony technicznej to wyglądało tak, że ona chyba trwała półtorej godziny, czy ponad godziny była ta audycja o antyfaszyzmie, bo głównie tym się zajmowałem, będąc w trakcie, że tak powiem, mojej w cudzysłowie kariery. Także no tam to był taki przegląd właściwie od końca lat 80. do teraz. Trwało to wszystko godzinę, ale tak widziałem, że odbiór był taki w miarę spoko. I dość dobrze wspominam ten odcinek, chociaż no jest troszkę przydługi, także właściwie dopiero później po jakimś czasie zacząłem wycinać z tych odcinków te wszystkie a, u, y. Także może to teraz nie wychodzi zbyt naturalnie, natomiast no przynajmniej jest sprawnie. Także te audycje, one już nie trwają tam półtorej godziny, tylko gdzieś tak około czasem nawet 10-15 minut. Także pod tym względem jest fajnie, no bo przynajmniej człowiek nie traci czasu zbyt wiele słuchając tego. No i drugim takim odcinkiem dość fajnym i przełomowym był odcinek Footnote Bombs, kiedy to skrytykowałem właściwie, nie krytykowałem Footnote Bombs, tylko krytykowałem jakby podejście naszych anarchistów do tego, że po prostu chciałem jakoś wytworzyć, żeby to Footnote Bombs nie stało się takim jedynym centralnym
ośrodkiem jakby aktywności nas, anarchistów, bo zauważyłem, że tak jest w wielu miejscówkach. Także to też właśnie jest takim dość dużym odzewem, takim się odbiło. Były różne na temat dyskusje, no było też jakieś pretensje. To tu, ten odcinek właśnie też jakoś tak zbiegł się z moim odejściem od Futnot Bomb Szczecińskiego i dużo właśnie nieprzyjemnych zupełnie sytuacji z tym związanych. Po prostu tu szczecińskie środowisko zrozumiało to w ten sposób, że ten odcinek właśnie nawiązuje, że to jest jakaś taka zemsta za to, że ja od tego Futnot Bomb Szczecińskiego odszedłem. Oczywiście zupełnie niesłusznie, a potem tam ten odcinek słuchałem chyba 3-4 razy. Nic właściwie nie było na temat działalności, na temat samej idei Footnote Bombs, natomiast właśnie chciałem troszeczkę zmienić kierunek po prostu, nie? Tego zjawiska, można powiedzieć. Także w ten sposób, mówiłem też dużo o sprawach bieżących, te odcinki też są właśnie dość takie, mają taki, że tak powiem, szeroki odbiór, jeżeli o tych zasięgach możemy mówić w ogóle jako o jakiejś szerokości, porównując do tych prowadzkich podcastów. U nas jest tego, nie wiem, do 200 wyświetleń, gdzie oni mają tam po kilkadziesiąt tysięcy, także ale to tak na nasze skromne warunki, to właśnie te odcinki, kiedy mówię o sprawach bieżących, mówiłem tam o pobiciu właśnie członków Futnot Bomb przez Nadzioli, czy o manifestacji antyfaszystowskiej, te odcinki cieszą się dość większym odzewem. Także oprócz tego właśnie dużo takich sytuacji jest w tym radiu satyrycznych, jakiś tam właśnie tak chciałbym, żeby te odcinki wyglądały tak, że na przykład dość często obśmiewam i to w taki w sumie nawet prymitywny sposób, można powiedzieć, prawactwo. Chodzi po prostu o to, żeby zwyczajny słuchacz, jeżeli tego słucha, wiedział od razu o tym, że bycie prawakiem w obecnych czasach jest po prostu zwyczajnym obciachem. Natomiast chciałbym po prostu takie poczucie, żeby mniej więcej taki był przekaz też, oprócz tego przekazu właśnie związanego z tymi wcześniejszymi rzeczami, które powiedziałem, to właśnie żeby był też przekaz dotyczący tego, będąc prawakiem, za wiele tutaj nie zdziałasz. Także taki właśnie mniej więcej był przebieg i jest nadal przebieg tego radia. Oprócz tego zaczęły dziać się różne inne ciekawe rzeczy, takie jakby można powiedzieć okołoradiowe. Zacząłem prowadzić live czaty, gdzie tam właśnie przed tym telewizorkiem, przed tą kamerką, przed tym laptopikiem siedzę sobie właśnie w kominiarce i po prostu jakby gadamy z ludźmi. Ja gadam przez mikrofon, zresztą podobnie to tutaj za chwilę będzie się działo, że ja gadam przez mikrofon, ludzie piszą, ja tam się odnoszę do różnych sytuacji. Oczywiście na początku zastrzegłem, że jakieś tam pytania retoryczne to nie do mnie, że właśnie bardziej jednak wolałbym się skupić na takiej działalności tu i teraz, właśnie na tym, żeby przypuśćmy, że ktoś tam pisze, że nie wiem, że obili mu gębę na ziole, to ja mówię, spokojnie, jeszcze przyjdzie czas, że ty obijesz. Także właśnie tam zaczęli się skupiać młodzi ludzie i oprócz tego zaczęli się skupiać też komuniści z portalu Towarzysza Michała Odrodzenie Komunizmu. Także mieszanka była dość ciekawa, natomiast właśnie tam tych tematów teoretycznych nie poruszamy, bardziej są to takie tematy w stylu co u ciebie słychać, czy mogę puścić jakąś piosenkę, czasami coś reklamuję, dużo jest tam śmiechów, żartów. Także właściwie wytworzyła się taka jakby ekipa, można powiedzieć, ludzi, którzy po prostu potrzebują akurat tego kontaktu z drugim człowiekiem, a podejrzewam, że tego kontaktu ani w szkole, ani w domu nie mogą znaleźć. Tutaj to wszystko jest, nie? Tutaj właśnie czują się swobodnie. Ja zresztą też fajnie spędzamy razem czas. Także właśnie to idzie wszystko w takim dość fajnym kierunku. Muszę nadmienić o rozmowie z portalem Odrodzenie Komunizmu. Właściwie tak jak na początku sobie zakładałem to radio, to mówię, fajnie by było, jakby może za rok, dwa lata udało się zrobić taką rozmowę z Odrodzeniem Komunizmu. Nie? No i właściwie już po kilku tygodniach Michał zaproponował tą rozmowę. Rozmowa, można powiedzieć, że teraz mi się nie za bardzo podobała. To znaczy ja tam po prostu zostałem jakby odpytywany przy tablicy, głównie tam o różnych stereotypach związanych z anarchizmem. Na wiele pytań, mówiąc szczerze, nie miałem pojęcia, jak odpowiedzieć w tamtym czasie. Natomiast wyszło tak całkiem fajnie. Na pewno przekonał się, że bycie anarchistą to nie jest bycie jakimś tam motłochem, bycie po prostu ludźmi, którzy nie wiedzą, czego chcą, którzy w jakiś sposób tam próbowałem, nawet też czasami włączając w to humor, odpowiadać na te jego pytania. Było ciekawie, natomiast wiadomo, że po czasie to
stwierdziłem, że mogło być lepiej. Podejrzewam, że było to prowadzone właśnie przez Michała z takiej pozycji właśnie, że no jednak on jest tym, on tutaj ma przekonywać ludzi do siebie, natomiast nie było to jakieś takie zainteresowanie z jego po prostu perspektywy. Tu bardziej chodziło po prostu o to, żeby udowodnić, że ten komunizm od anarchizmu jest lepszy, nie? Można powiedzieć już tak zupełnie kolokwialnie. Także no, ale to fajne doświadczenie, fajnie poszło, było bardzo, bardzo miło. Także w ten sposób. No i w pewnym momencie właśnie tu nawiązując do tych live chatów, właśnie ten Michał wpadł na pomysł zrobienia czegoś takiego jak front antykapitalistyczny, w którym mieliby się spotykać różni ludzie z różnych środowisk, którzy by po prostu łączyłoby ich tylko walka z kapitalizmem oraz z faszyzmem. No to ja uznam, że to jest świetny pomysł. Zresztą akurat wtedy jakoś tak już było, kończyłem tutaj powoli współpracę z kolektywami szczecińskimi, z którymi tu żeśmy robili troszeczkę roboty. Pomyślałem sobie, że to jest świetny pomysł. Także, że tak powiem, zgłosiłem się tam i zaczęliśmy działać razem. Także w tym froncie antykapitalistycznym jest oprócz wielu anarchistów, ludzi młodych, są tam również komuniści. Założyliśmy sobie na początku, że na tematy polityczne gadać nie będziemy, natomiast będziemy przekonywać ludzi do pracy, do aktywności. Także to się też w jakiś sposób zaczęło udawać. Pierwsza taką dość spektakularną akcją była nasze skoordynowana właściwie w różnych miastach akcja związana ze świętem żołnierzy tak zwanych wyklętych. Także tutaj Szczecin był oplakatowany dość mocno, osprajowany i owlepiony. W innych miastach było podobnie. Podobnie było we Wrocławiu. No już nie będę teraz wymieniał ze względu. To tam sobie możecie gdzieś tam kiedyś zobaczyć. Natomiast też teraz nie wiem, czy będę trochę megalomanem, czy nie, natomiast właściwie ten nasz taki mocny głos w sprawie właśnie tego święta oraz późniejszy głos taki w tarczy antykryzysowej został jednak w jakiś sposób przez tą tak zwaną lewicę parlamentarną wysłuchany i troszeczkę ona zmieniła te swoje poglądy, to znaczy te swoje nawet wypowiedzi na ten temat, także do żołnierzy wyklętych już tak bardziej radykalnie zaczęli podchodzić, natomiast jeżeli chodzi o tarczę antykryzysową, no to taki pierwszy taki oddźwięk był, jeżeli chodzi o te środowiska związane z Biedroniem, to wyglądało na to, że oni bardziej jednak będą promować tu przedsiębiorców, natomiast no już takim jakby tydzień później zaczęli jednak bardziej gadać o robotnikach, o tym, że no niestety łamane są tutaj przede wszystkim nasze prawa i oby to było tak, że jak niektórzy twierdzą, że rzeczywiście jak ten nasz głos był wysłuchany, bo my właśnie jako Front Antykapitalistyczny w tych dwóch kwestiach stanęliśmy początku na zero-jedynkowo, czarno-biało, właśnie radykalny głos, że przede wszystkim żołnierze wyklęci nie są żadnymi bohaterami, a tutaj w tarczy kryzysowej, przede wszystkim antykryzysowej, należy się przede wszystkim odnieść do problemów robotników. Bo nie oszukujmy się, no i ja i Front Antykapitalistyczny z grubsza wywodzi się z klasy robotniczej, z ludzi odrzuconych, tak, też z ludzi wykluczonych przez system. Także bardzo fajnie. Bardzo się cieszę z tego, że się udało coś takiego stworzyć. Tutaj chciałem oczywiście od razu pozdrowić towarzysza Rafała z Odrodzenia Komunizmu. Młody człowiek, cieszę się, że go poznałem. Dużo robi, dużo właśnie myśli, jest bardzo zaangażowany, także oby jak najwięcej ludzi takich, tego typu i też oczekuję, żeby po naszej stronie tacy ludzie byli. I no też to nie jest tragedia, też takich ludzi poznałem, których oczywiście w tym momencie mogę pozdrowić. W pewnym momencie założyliśmy też już jako Front Antykapitalistyczny Ochotnicze Brygady Samopomocowe. Tutaj już bardziej chodziło o tą sytuację związaną z tym kryzysem, z pandemią. Zajmujemy się tym, czym zajmować się powinna, miała przynajmniej na początku widzialna ręka. No, widzialna ręka po prostu rozrosła się do takich rozmiarów, że przynajmniej tutaj na szczecińskim gruncie no, sygnały z innych miast są podobne, że w pewnym momencie no, na tą grupę zaczęli wchodzić różni kodziarze, bardziej związani ludzie z klasą średnią, przedsiębiorcy. Natomiast no, jeżeli chodzi o ludzi słabszych, o ludzi, przypuśćmy o grupę tą najbardziej dotkniętą zarażeniami, no, grupę ludzi starszych oraz bezdomnych, nic się tak naprawdę nie działo, albo działo się mniej. No, przypuśćmy, nie wiem, jakieś tutaj restauracje zaczęły się promować na tej grupie szczecińskiej. W pewnym momencie nawet wystąpił niejaki Matacki,
szczeciński prawicowy, oczywiście omyliłem się, troll. Także to tak po prostu zaczęło, jak ta grupa Niewidzialna Ręka zaczęła być coraz bardziej popularna, to wydaje mi się, że jakby straciła swoją tą ideę i właśnie ta nasza grupa oczywiście nie jest odpowiedzią na to, tylko właśnie tak wydaje mi się, że no nasza grupa na pewno działa oddolnie, tak? Ochotnicze Brygady Samopomocowe. Zajmujemy się właśnie, przynajmniej ja jako fryganin odzyskuję to jedzenie z odpadów, przerabiam je, rozdaję bezdomnym. Inne grupy pomagają osobom starszym, pomagają robić obiady, pomagają robić zakupy, załatwiają za nich sprawy. Także właśnie jesteśmy, działamy i jest bardzo fajnie. W pewnym momencie założyliśmy również radio antykapitalistyczne. Właściwie jest to sprawa dość świeża. Działa to może od 3 tygodni. Są tam różne audycje. No, bardziej to ma charakter lewicowy jednak niż anarchistyczny, na razie przynajmniej. Natomiast no, właściwie z mojej strony to jest tam tylko to, że mam wgląd na playlistę, dodaję tam piosenki i oczywiście ostro protestuję przeciwko niektórym piosenkom, ponieważ no czasami tam się zdarza jakiś artysta, który, że tak powiem, troszeczkę przesadza, mówiąc oczywiście delikatnie, no i wtedy ja reaguję dość radykalnie. Natomiast co mi się też podoba, co jest dość miłym zaskoczeniem tutaj, to jest to, że ten mój głos jest akceptowany jako anarchisty, bo też spodziewałem się, że w tych środowiskach komunistycznych będzie tak, o co ty anarchisto, wiesz, tam wy tam przeciwko systemowi, to co wy tam wiecie, nie? Nie, właśnie tutaj to wszystko wygląda tak przynajmniej na razie, że to jest na równi, że ten mój głos tam z tego, co czuję, z tego, co widzę, jest bardzo potrzebny i jest takim dość ciekawym, takim jakby przewietrzeniem trochę tej ich ideologii, tego, w co oni wierzą i właśnie na razie przynajmniej czuję się tak, czuję się w tym radio też dobrze. Tak, także fajna sprawa. No i właściwie tutaj, jeżeli chodzi o te działania okołoradiowe, no to właściwie fajnie, że to się tak wszystko rozwinęło w takim tempie. Ja nie wiedziałem tego, bo no z tym rapem szło dość mozolnie. Tutaj kilka miesięcy, a tutaj koło tego radia dzieje się tyle, że właściwie no w tym tygodniu na przykład nie miałem czasu na to, żeby nagrać odcinek zwyczajnie. Nie? Starałem się, żeby te odcinki były co tydzień albo częściej, natomiast no ten tydzień wyszedł tak, że tyle się dzieje, no, że zwyczajnie tego czasu nie ma. No tutaj demonstracje związane z tą ustawą antyaborcyjną, też obok tego dużo się dzieje, także no tak akurat wyszło. Dlatego między innymi dzisiejszy wykład. No i teraz właściwie przejdę do takiej ostatniej, do ostatniego właśnie punktu wykładu, można powiedzieć, którym jest po prostu no to pierdololo, któreś tam się od początku samego przewija, czyli no te komentarze negatywne i co ja na ten temat mogę powiedzieć. No po pierwsze myślałem, że tych komentarzy będzie o wiele więcej. To znaczy, że ja w ogóle zostanę jakoś wypchnięty z tym radiem z ruchu anarchistycznego, że to będzie właśnie, że no jakiś tam kolejny właśnie człowiek, który nie pasuje z tym swoim przekazem do tego ruchu, no bo ten ruch wiadomo, że w tym naszym ruchu no trzeba uważać, co się mówi, bo bardzo łatwo, bardzo szybko można zostać z niego wypchniętym. Czasami po prostu tak to wygląda, no szczególnie właśnie teraz w dobie internetu, kiedy właściwie każdy może coś tam napisać, komuś tam coś się wypsnie. Ja akurat mam takie poczucie humoru, taki styl bycia, że żartuję dość często. Dość często też przez to żałuję potem, ponieważ no nie każdy mnie zna, to zdaję sobie sprawę, że nie każdy rozumie, co mówię. Ja też nigdy nie mówię, że kiedy żartuję, a kiedy nie żartuję. No, podobnie właśnie jest w radio, że no wiadomo, że tam jak mówię kawał, to potem te śmiechy sztuczne włączam. Po prostu wydaje mi się, że te kawały są na tyle nieśmieszne, tak jak w sitcomach, że po prostu tam trzeba użyć śmiechu, żeby słuchacz wiedział, kiedy się śmiać. Natomiast w życiu różnie z tym bywa, nie? Że czasami ktoś tam się potrafił obrazić, nie wiem, jak mówiłem, nie wiem, co ja takiego, no, dużo mi się zdarzało coś takiego pierdolnąć, nie wiem, może nie wiem, jestem Mesjaszem, a reszta się nie zna, nie? No to jak ktoś mnie dobrze zna, to wie, o co chodzi, natomiast jak mnie już ktoś nie zna, no to puści po mieście i jest masakra, nie? Także tak to mniej więcej wygląda. Także właściwie pierwszy, to co już mówiłem wcześniej, pierwszy takie dość duży
Oddźwięk negatywny, to spotkałem się właśnie po tym odcinku, jeżeli chodziło o Footnote Bombs, tak jak mówiłem, że po prostu środowisko szczecińskie bardzo tutaj zareagowało mocno, różne stereotypy na mój temat powstały, osobiste, które potem opisałem w odcinku właśnie, które chyba się nazywało właśnie Pierdololo, nie? Że trochę było mi przykro, no ale to jest też konsekwencja z prowadzenia radia i z takiego charakteru radia, jaki ono ma. Uważano, że atakuje osoby, aż atakuje poszczególne osoby, że jestem złośliwy zwyczajnie, że po prostu kogoś widocznie nie lubię. No z mojej strony mogę powiedzieć, że to jest kompletną bzdurą. Generalnie ja wszystkich ludzi lubię, szczególnie tych, którzy działają. Natomiast no, faktycznie było tak i jest tak, że ja się inspiruję rozmowami z ludźmi, po prostu, którzy mnie otaczają. No. Kiedy gdzieś coś tam wyczuwam, że właśnie coś mógłbym do tego radia wrzucić, to robię. Oczywiście nie będąc w konflikcie z nikim tutaj w tym momencie, po prostu chciałbym zaznaczać niektóre rzeczy, które mogą się przydać innym ośrodkom, ponieważ no, trochę wcześniej bywałem w różnych miejscach i właściwie te nasze problemy są bardzo podobne do siebie. To nie jest tak, że te wszystkie kolektywy działają... One po prostu są prawie takie same, mają takie same problemy, nieważne, czy to jest Warszawa, czy Wrocław, czy Poznań, czy oczywiście, czy Tarnów na przykład. Wygląda to bardzo podobnie. Także no tutaj było w ten sposób, no i oczywiście, no mówię, no kim się miałem, kim miałbym się inspirować, jak nie środowiskiem, które mnie otacza. Także no, generalnie można też powiedzieć, że środowisko anarchistyczne czy takie anarchopunkowe jest dość wrażliwe. Także nawet jakiś taki głupi komentarz, tam kiedyś ktoś tam coś tam do mnie zaczął wrzucać, ja mu napisałem, no ale no stary, no ale ty na Woodstocku słuchałeś Heja, nie? Pomyślałem, że się będzie śmiał, no przynajmniej niektórzy z odbiorców po prostu zaczynają się wtedy śmiać. No a akurat ten koleś podobno nie spał ileś tam nocy. Jak ja mogłem mu zarzucić, że on słucha Heja, skoro, a według mnie i według tam ludzi, którzy mnie znają, to po prostu zwykły żart, nie? No to tam on mógł mi odpisać, no a ty słuchałeś kiedyś, nie wiem, przypuśćmy Guns N' Roses, nie? No i już by ta rozmowa poszła na taki tor bardziej rozrywkowy, natomiast no ktoś tam to tak odebrał i potem miał z tego powodu jakieś przykrości niezamierzone przeze mnie. No tak to wygląda czasami w tym środowisku anarchistycznym, z tym się musimy zwyczajnie liczyć. No także drugim takim można powiedzieć oddźwięk też na komunie postpiwnicznej był jakiś taki post jakiegoś kolesia, który powiedział, że no, że właśnie ten front antykapitalistyczny to jest jakiś trollerski albo po prostu założony przez policję, ponieważ tam głównie chodzi o to, żeby ludzie przysyłali wyniki swoich prac na mieście, nie? No to na pewno tutaj siedzi policja, zapisuje to i potem ich aresztuje, tam wyśle do gułagu. No to oczywiście jest kompletną bzdurą. Rzeczywiście na wszystkich grupach i właściwie główny mój przekaz i Radia Anarchia i Frontu Antykapitalistycznego i Radia Antykapitalistycznego jest po prostu, żeby działać, żeby jeżeli ty czujesz po prostu to, że mógłbyś coś zmienić wokół siebie, wokół własnego środowiska, czy na mieście, na ulicy gdzieś, czy zamalować cel, no cokolwiek, czy właśnie wrzucić jakiś post na Facebooku, to już jest jakaś forma aktywności, nie? No i ja o tym cały czas trąbię. Wygląda to troszeczkę nieudolnie, natomiast na pewno wytworzyła się jakaś tam grupa ludzi, którzy coś działają. Tutaj można wymienić oczywiście od razu przede wszystkim i z wielkimi pozdrowieniami anarchistyczny Lubin. Jakiś kolektyw powstał w Warszawie. Dużo ludzi zaangażowało się, oczywiście nie tyle, ile bym chciał, no bo ja to bym chciał, żeby całe społeczeństwo się zaangażowało we front antykapitalistyczny. I pod szyldem tego frontu jakaś ekipa się wytworzyła też, także coś tam się dzieje, jakieś efekty są, z czego ja oczywiście się bardzo cieszę. Że komuś mogłem zwyczajnie pomóc. I jakieś to swoje tam skromne doświadczenie gdzieś tam czasami się przydaje komuś. Także fajna sprawa. I co mnie zdziwiło? No ja myślałem, że na tej komunii postpiwniczej zostanę wykopany po prostu od razu, zaraz tutaj, nie? No co ty tutaj próbujesz? A tam nie, a tam się okazało, że właściwie tych głosów krytycznych było 50%, natomiast pozytywnych było też 50% i do tej pory nie wiem, dlaczego tak się stało. To będzie pewnie pytanie do was, może ktoś mi tutaj na to odpowie, kompletnie nie mam pojęcia, zawsze ja jestem przyzwyczajony do tego, że jak jakiś nowy projekt robię, podobnie było z rapem, to
że po prostu będę zwyczajnie skompromitowany, skopany, wywalony w ogóle z ruchu, tam nikt się nie będzie do mnie odzywał przez 10 lat, zaczną mi jakieś wypominać rzeczy z przeszłości, także tak bywało zawsze, natomiast tutaj właściwie no 50% na plus już się z tego powodu cieszę. Bardzo podobny post był później do tego na Leftawce, kiedy ta Leftawka, sekcja anarchistyczna się otworzyła, właściwie pierwszym tematem było Radio Anarchia. I tutaj to samo, no oprócz głosów krytycznych, oczywiście oprócz tych głosów krytycznych, które sobie wziąłem do serca, czyli związane z techniką, związane z brakiem tej merytoryczności, bo mówię, bo czasami zdarzało mi się też coś palnąć, to te głosy krytyczne oczywiście ja sobie do serca wziąłem, także fajnie. No oprócz tego też takie zwykłe zupełnie żarty z mojej osoby, głównie też odpowiadałem żartami. I tutaj to samo, autorzy postu nie byli może jakoś mocno zachwyceni tym, że no tutaj było znowu 50 na 50, nie? Także znowu szok i widocznie no wydaje mi się, że po prostu ten ruch anarchistyczny zaczyna się coraz bardziej otwierać, zaczyna coraz bardziej być życzliwy na nowe inicjatywy, bo mówiąc szczerze, nie zawsze tak było. Także tutaj na plus, tutaj to dla was nawet nie podziękowania, tylko po prostu no fajnie, że idziemy w tym kierunku, a nie tam w kierunku właśnie tego zacietrzewienia, tam zamykania się tam w swoim środowisku i mówieniem tylko, że tylko ja mam rację, a reszta nie, nie. Także to jest fajna sprawa z tym. No i właściwie za dużo tego wszystkiego nie było. Spodziewałem się, że będzie tego o wiele więcej. Także generalnie na plus. No i teraz właśnie ta agresja. Tacy trolle agresywni, którzy się też zdarzają, właściwie po to dzisiaj tutaj zgłosiłem się na ten wykład, bo chciałem powiedzieć tutaj o takim trollingu dość agresywnym, kiedy zupełnie jakiś taki abstrakcyjny trolling na mnie, osobisty też, ktoś tam napisze. Faktycznie zdarza mi się odpowiadać agresywnie, natomiast no tutaj też mam taki jakby, w tym taki podtekst jest psychologiczny, tutaj chciałbym też pokazać właśnie ludziom zaczynającym swoje życie związane z anarchizmem, żeby zwyczajnie się nie poddawali, żeby to zawsze oni jednak kierowali własnym życiem, a nie żeby kierowali tym życiem inni ludzie przede wszystkim, a z drugiej strony głosy krytyki, bo też dużo młodych ludzi do mnie pisze i mówi, no słuchaj stary, no jak ja bym, kurczę, był podjęty takiej krytyce, to już bym dawno skończył z tym. No to ja mówię, no co za ty, kurwa, ja do Korwina mam iść, czy co, nie? Także właśnie tutaj jest dla nich przekaz, że jeżeli ja odpowiadam agresywnie, to ja po prostu chcę pokazać postawę człowieka, który się nie poddaje, który wyznacza swoje granice, który wyznacza swoją strefę komfortu i za tą strefę komfortu nikt nie ma prawa wejść, ponieważ po prostu w ten sposób żyje się lepiej, żyje się dobrze, właśnie będąc tym tak, tutaj oczywiście możemy się od razu odnieść tam do jakiegoś Nietzschego czy do Steinera, że to właśnie tutaj my, nie? Nie, no ale spoko, no jeżeli oni tak pisali, to ja się z tym zgadzam właśnie. Każdy z nas jako jednostka powinien tym życiem kierować w ten sposób właśnie, w jaki chce, w jaki sobie wymarzył i marzenia się nie spełniają, tylko to ty właśnie je spełniasz i spełniasz je krok po kroku na tu i teraz. Dużo z nas mówi o rewolucji, no ja twierdzę cały czas, że ta rewolucja, ona cały czas trwa, ona przede wszystkim trwa w mojej głowie, ona przede wszystkim trwa z dnia na dzień. Nie robię na szczęście w końcu rzeczy, których nie lubię. Kiedyś bywało z tym różnie. Czułem, że nie kieruję swoim życiem, dlatego właśnie w tej agresji takiej słownej, to no na ogół jestem spoko kolesiem, natomiast no jeżeli przypuśćmy, jakoś tydzień temu napisałem gdzieś tam, że na temat sex workingu coś, że no ktoś tam do tego sex workingu miał taki, a nie inny stosunek, no ja napisałem wtedy, no, że może się uspokoisz, to mi napisał, że jestem Alfonsem, nie? No to już co mu odpisałem, nie będę mówił tutaj, bo jest jeszcze przed godziną 21. Natomiast właśnie od razu zacząłem agresywnie. Zauważyłem wczoraj, że troszeczkę też tracę nerwy na to, że może niekoniecznie żałuję, ale przypuśćmy, no jakiś tam komentarz kolejny już miałem tak, że nie mogłem tej agresji swojej opanować, że tam jeździłem na rowerze półtorej godziny, no wiadomo, to jest teraz zakazane, no ale wiadomo, fuck the system, no ale no już tak zaczęło to iść w jakimś tamkim kierunku niezbyt dobrym dla mnie samego. Więc poprosiłem dzisiaj o ten wykład, po prostu, żeby się wygadać, nie? Żeby powiedzieć coś na temat tego radia, posłuchać waszych tutaj opinii, waszych pytań, także właściwie już teraz mój tu monolog się kończy w tym momencie, no i zapraszam was do zadawania pytań. Jeżeli jakieś pytania macie,
To w tym momencie, to tu jest właśnie teraz prawdopodobnie 20 minut zostało na to, żebyśmy sobie pogadali, popisali. Także zapraszam do zadawania pytań po prostu i dzięki za wysłuchanie tego marudzenia. Dzięki wielkie. To możemy zacząć dyskusję. Tutaj pojawiło się już pierwsze pytanie na czacie od Smyka. Możesz je zadać przez mikrofon, jeśli chcesz. Możesz włączyć mikrofon i zadać je samemu. Smyku. Dobra, to ja może przeczytam. No, ja słyszę akurat. Pytanie, czy twoim zdaniem zasadna jest współpraca z, nie wiem jak obecnie, ale w przeszłości na pewno, stalinistą i antyprogresywistą obyczajowym, jakim jest towarzysz Michał? Pomijając oczywiście rozmijanie się ideologiczne w innych kwestiach. Drugie to zamykanie się w swoim środowisku, gdzie ono się kończy, gdzie zaczyna twoim zdaniem? To z pierwszego pytania, to tam... No jeżeli to robię, no to jest. Robię to dlatego, ponieważ przede wszystkim interesuję się historią ruchu robotniczego i tego ruchu robotniczego szukałem w anarchizmie. Szukam go do tej pory, niestety mało go znalazłem. Wiadomo, że są związki zawodowe, one działają i z tego się bardzo cieszę. Natomiast jeżeli ja wywodzę się z klasy robotniczej, można powiedzieć też z ruchu kibicowskiego, gdzie tam kiedyś na pogoni sobie wystawałem, to wśród moich znajomych nie za bardzo na te tematy mogę akurat porozmawiać, tak? Bo piłką nożną się nikt nie interesuje. Do takiej pracy od do, gdzieś tam do magazynu, do fabryki nikt mnie raczej nie chodzi. I oczywiście to nie jest tak, że ja od razu to neguję, że tak się dzieje. Po prostu zauważam i to mówiłem też nieraz tutaj moim znajomym, że zauważam jakąś taką różnicę, nie? I właśnie to, co u tego Michała mi się podobało, to to, że on naprawdę zaznacza dość dużo właśnie, on mówi o ludziach, o których tych głos jest mało słyszany, nie? Także ja tutaj też od siebie powiem jeszcze, dodam właściwie, że to też miał być, a Radio Anarchii miał być też takim głosem robotniczym, nie? Głosem do ludzi, którzy, dla których anarchizm jest ruchem robotniczym, którzy właśnie tutaj się spełniają, wywodzą się przede wszystkim z klasy robotniczej i na temat klasy robotniczej chcą porozmawiać, chcą zaprotestować, także mi tutaj o to chodziło. Natomiast na te jeszcze co o tym towarzyszu Michale. No, towarzysz Michał jest nazywany przez komunistów Karolakiem Lewicy, Karolakiem komunizmu. No to ja stwierdziłem, że ja będę Karolakiem anarchizmu. No, i właśnie no na pewno w jakiś sposób ten kanał mnie inspiruje. Oglądam go. Dobrze się bawię oglądając ten kanał, także tutaj wam polecam oczywiście tam, co napisałeś wcześniej na temat, co powiedziałeś tam wcześniej, co powiedziałaś po prostu, to co napisałeś, bardzo nieważne. To w jakiś sposób na pewno też, no bo te głosy negatywne na jego temat słychać, nie? Ale słychać też i na mój temat. I chyba zawsze będzie tak, że po prostu ten, który coś robi, no też nagrałem o tym odcinek, że nawet jak tam tym prawym palcem ktoś rusza, no to wtedy od razu zwalają się na niego różne komentarze, no głównie tych, którzy, dla których on w tym momencie jest jakimś tam zagrożeniem, bo ten świat bezpieczny tych działaczy, mówię tutaj oczywiście o staroanarchistach, on w tym momencie trochę zaczynaje taki być poruszony, nie? Że ktoś tutaj coś robi oprócz mnie, a no przecież tutaj ja jestem głównie tam tu odpowiedzialny za działalność, no chociaż tam właściwie oprócz robienia obiadów i chodzenia na fooda czy do roboty nic nie robię, no ale przynajmniej taka jest otoczka wobec mnie. No to wtedy już zaczyna ten świat być inny. Natomiast no to zamykanie się w swoich środowiskach. No właśnie nie chciałbym, żebyśmy się tak zamykali w tych swoich środowiskach, żeby właśnie była współpraca. Natomiast to jeszcze od razu mi się przypomniało to, że tak naprawdę my nie mamy wyboru na zamykanie się w swoich środowiskach. To już nie są te czasy, kiedy demonstracje anarchistyczne, po pierwsze, no gdzie, jaka demonstracja anarchistyczna, tak? No mieliśmy przed chwilą, tak kilka miesięcy temu, demonstrację w obronie Squatu Rozbrat i rzeczywiście frekwencja była fajna, ale od razu powstaje pytanie, czy ona by była taka fajna, jakby nie było koncertów europejskich grup, tak, wieczorem. Także to tutaj w ten sposób. Nie za bardzo jest teraz wybór na to, z kim my możemy współpracować, z kim nie możemy. Jeżeli
znaleźli się ludzie, którzy chcą działać, którzy działają, którzy naprawdę robią fajną robotę, no to już na razie przynajmniej machnijmy ręką na to, w co oni wierzą, no w co, i po prostu zresztą ta współpraca, no to ta współpraca to ona też jest tak naprawdę tylko internetowa, no ja po prostu wstaję rano i coś robię, wrzucam to na YouTube, wrzucam to po prostu po to, żeby zainspirować innych i tyle, no a że akurat tak się złożyło, że Ochotnicze Brygady Samopomocowe robimy z komunistami, no to może też dlatego, że nikt inny nie chciał, no we wtorek była demonstracja protestacyjna, protestująca przeciwko ustawie Godek, no i z anarchistów był tylko mój kolega, tak, którego mam nadzieję, że to słucha, którego oczywiście pozdrawiam w tym momencie i więcej tych anarchistów tam ze świecą szukać. No nikogo chyba nie było, nie? No mam nadzieję, że mi tu ktoś zaraz napiszą, że jeszcze było tam więcej tych anarchistów. No to będę, no przekrój tej manifestacji, no to 30 osób, 40, no głównie rewolucyjni kodziary, mówiąc bardzo ładnie o nich. Do tego ludzie po prostu systemowi, którzy po prostu chcieli zaprotestować przeciwko tej ustawie, dużo znajomych właśnie ekologów, obrońców praw zwierząt, natomiast no stricte anarchistów, przynajmniej tych, których znam, było tam po prostu zero, tak? I tutaj nie ma wyboru w tym momencie, ja nie będę mówił sobie, że dobra, ja na tą manifestację nie idę, no bo tam będą kodziary, tak? Bo nie, tutaj chodziło o to, że po prostu jest temat, na który trzeba zaprotestować i tutaj czy to robi KOD, czy to robi Razem, czy kto inny, nie ma w tym momencie znaczenia, bo taka jest sytuacja ruchu anarchistycznego, że czasy, kiedy, tak jak już chyba o tym powiedziałem, że czasy, kiedy robiliśmy demonstracje na 200-300 osób, nielegalne, policja sobie nie dawała z nami rady, no sorry, na razie przynajmniej odeszły. Także tyle na razie na ten temat. Dzięki serdecznie. Dzięki. Tutaj jest kolejne pytanie od Karolaka. Wiele osób próbuje wejść do ruchu anarchistycznego, ale bardzo często z powodu pewnego elitaryzmu i paranoi, że każdy to policjant, wiele z nich rezygnuje. Co byś im powiedział? No przede wszystkim, że nie każdy to policjant. Ja policjantem nie jestem. Czasami właściwie no mógłby już w końcu ten Soros jakieś pieniądze wysłać, no bo bieda piszczy. Natomiast właśnie też taki argument jest do Radia Anarchia. Parę razy już się zdarzył, że przypuśćmy, że jeżeli ktoś młody, ktoś niezorientowany politycznie posłucha Radia Anarchia, kiedy ja tam krytykuję, kiedy tam przypuśćmy był ten dość taki też mocny odcinek na temat kolesiostwa, no to wtedy on powie, no dobra, no te cieniasy, oni się tam cały czas kłócą, no to ja sobie pójdę teraz do Korwina czy do Kiboli, tam przynajmniej się nikt nie kłóci. No po pierwsze to wygląda tak, że oni się dokładnie, ta prawa strona też kłóci, tak samo kłócą się kibole. Natomiast tutaj przynajmniej też kolejne zdziwienie dla mnie, że ten oddźwięk jest wręcz przeciwny. Dużo ludzi garnie się do Radia Anarchia. Znamy już przypadki, tak, na pewno tutaj Maja może potwierdzić, że przypuśćmy ktoś tam był wcześniej nacjonalistą, posłuchał Radia Anarchia i nacjonalistą być przestał. To już w ogóle, to ja nie wiem jak to się stało. Przychodzą nacjonaliści na czat, przychodzą młodzi ludzie na czat, zupełnie niezwiązani z anarchizmem i po prostu te stereotypy tam, które oni mają, może te stereotypy są niepotrzebne, natomiast oni tam łamią, no na przykład tam nacjonaliści tam często mówią, że ja myślałem, że ty od razu to tutaj na mnie nawrzeszczysz, wyzywasz, nie? A ja mówię, nie, ja nie wyzywam, zadaję pytania, dostaję też konkretne odpowiedzi, natomiast z tych pytań już wynika, że że ten ich ruch to jest masło maślane i są ludzie, którzy się orientują, którzy zaczynają się orientować na czacie w tym, że ja zadając te pytania mówię po prostu jakby wy... no widzicie, no tak to jest jak się nie czyta książek, po prostu staram się po prostu mówić o tych ich hipokryzji. Oni to odczuwają, zaczynają słuchać radia, zaczynają się interesować ruchem i jakiś koleś jeden z drugim mówi, że przestałem być nacjonalistą. Także właśnie tutaj dla młodych ludzi jedyne, co można powiedzieć, no to przede wszystkim pierwszy krok często może być takim jakby zaskoczeniem, może irytacją, może nawet rozczarowaniem, natomiast no ja w życiu rozczarowań miałem wiele, co nie znaczy, że to wpłynęło na jakoś na moje poglądy, na to, co robię.
A właściwie, tak jak właśnie ludzie mówią, to ja zawsze mówię, słuchaj, no jeżeli ktoś cię krytykuje, to tym bardziej to powinno się robić. To znaczy, że po prostu twój głos jest słyszalny i znaczy, że robisz dobrą robotę, nie? Także no, w ten sposób mogę na to pytanie odpowiedzieć. Dzięki. Kolejne pytanie od Romperta. Od Rompert. W jednej części podcastu wspominałeś, że bardzo dobrze ci się kiedyś robiło aktywizm z politycznym ojowcem. Rozwiniesz trochę tę historię? Jaki, tak, twoim jasne, zdaniem, jasne. Przepis na, jaki jest twoim zdaniem przepis na wzbudzenie potrzeby aktywizmu w osobach apolitycznych? No, po pierwsze tak, rzeczywiście działałem z dwoma osobami, z dwoma kolegami, którzy chyba nawet wiem, co się teraz z nimi dzieje, natomiast nie mam jeszcze teraz kontaktu. Tak, dokładnie. Jeden był marksistą, także to były komiczne sytuacje z tym kolesiem, bo on, przypuśćmy, siedzieliśmy wtedy jeszcze, jeżeli spożywałem alkohol, tam w jakichś melinach, w jakiś tym, pamiętam, że to była sytuacja w jakimś takim, takiej budce z piwem. No i tam jakaś pani, coś tam na temat Lepera było. Ja mówię, nie, mówię, proszę pani, niech pani go nie pyta o to. A ten, on Marksa na pamięć znał i tym Marksem zaczął ją tam, wiecie, no zwykła pani, bezrobotna, tam piwo za 3 złote. Ten i o tym marksizmie zaczyna, mówię, obciach jak cholera. No dobra, nieważne. W każdym bądź razie, no i był tam apolityczny ojowiec. No właściwie z tą apolitycznością w Polsce to jest tak, że właściwie to ta władza nas w jakiś sposób do tej aktywności najbardziej jednak prowokuje, najbardziej inspiruje, no po prostu. Zresztą jakiś czas temu mieszkałem też z ojowcami, jakieś kilka lat temu wynajmowaliśmy jakiś dom i tam głównie byli ojowcy i właściwie ci ojowcy to tak nie nazywając tego, poglądy mają zupełnie anarchistyczne, tak? To jest sprzeciw wobec władzy przede wszystkim, sprzeciw wobec nacjonalizmu, dwa, sprzeciw wobec też totalitaryzmu jakiegokolwiek i właściwie my mówiliśmy takim samym językiem, do tego właśnie też dużo dystansu do siebie, dużo poczucia humoru tam było, no dużo dobrej muzyki też trzeba powiedzieć jasno. Do tego, także właściwie jakbyśmy my się nie nazywali lewakami, tak, to słowo lewak to też w ogóle jakieś jest nieporozumienie dla mnie, natomiast oni tak mówili na ten temat, no to tam ja bym im w trymiga potrafiłem udowodnić to, że oni są tak naprawdę anarchistami, nie? Także tak jak to powiedział właśnie kiedyś chyba jakiś ojowiec, że w Polsce nie można być apolitycznym, kiedy po prostu ta polityka to nam pod stołem siedzi, czy do lodówki, otwierasz lodówkę, a tam Matecki po prostu, nie? Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ojowców. Natomiast bardzo fajnie ten czas wspominam. Jednak właśnie bardziej, no niestety, to w sumie jest moja wina, no, że bardziej dogaduję się z ludźmi, z prostymi robotnikami. Zresztą to tak jak możecie to na pewno zauważyć tutaj, nie ma jakiś w tej naszej rozmowie teraz nie ma tu jakichś frazesów, po prostu takich słów nie znam zwyczajnie, nie? Dobra, dzięki. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze zapraszamy, mamy jeszcze chwilkę czasu. Czekając na pytania od innych, to ja może spytam, czy radio rozwija się tak, jak tego oczekiwałeś? Jakie są twoje wrażenia? Czy jesteś zadowolony, czy może jesteś rozczarowany, czy jeszcze masz dużo zapału, żeby to kontynuować? Chcesz to kontynuować tak, jak zamierzałeś, czy jakieś zmiany chcesz teraz wprowadzać? Jak to wygląda w tej chwili? Znaczy, jeżeli chodzi o zmiany, to one były właściwie tak pod względem technicznym. Zrezygnowałem z puszczania tych nudnych hip-hopowych podkładów pod to, co mówię. I dość radykalnie, tak jak mówiłem wcześniej, skróciłem te, że tak powiem, moje tam marudzenie. Także pod tym względem idzie bardziej sprawnie. Na pewno słychać to, że one są pocięte, natomiast no, tam jedyne, co ucinam, to że no, mam też taką, nie wiem, czy to po prostu wynika z mojego, nie wiem, zrytego beretu, to, że czasami coś powtarzam. Zupełnie nieświadomie, może to zauważyliście nawet dzisiaj, teraz, że czasami powtarzam coś zupełnie tak, dokładnie te same słowa, nie? I robię to nie wiedząc o tym. Także te rzeczy po prostu zacząłem wycinać, oprócz tego właśnie te y, a, u, y i to idzie sprawniej. Natomiast sama konwencja radia bardzo mi się podoba, czuję się sobą, czuję, że nie ściemniam, czuję, że robię to szczerze i fajnie spędzam czas.
I właśnie jestem też bardzo pozytywnie zaskoczony odbiorem. Pod każdym z tych filmików są jakieś o dziwo wypowiedzi. Ludzie tam w jakiś sposób się zaczęli też z tym radiem utożsamiać. I na początku właśnie traktowałem to bardziej jako też formę takiej autoterapii, że po prostu, żeby się wygadać gdzieś, żeby po prostu posiedzieć przed tym mikrofonem, potem sobie tego posłuchać. Zresztą notabene tak też wyglądała moja, że tak powiem, projekt rapowy, że po prostu siedziałem sobie, potem słuchałem w drodze do pracy tych kawałków i świetnie się przy tym bawiłem, tak? I to tylko o to chodziło tak naprawdę. Natomiast tutaj jeszcze jest, oprócz tego jeszcze jest jakiś odzew, jeszcze wokół tego coś się dzieje. Ciekawe, w jakim kierunku to pójdzie. Natomiast bardzo muszę uważać też na autocenzurę, żeby nie było tak, że ja coś mówię, przypuśćmy, coś tam planuję. Ale muszę teraz uważać, żeby kogoś tam nie obrazić, żeby ktoś się potem nie poczuł tam źle z tego powodu. Także w pewnym momencie już zacząłem wpadać w taką pułapkę trochę, że większość tych ostatnich moich odcinków było już dotyczące klasy robotniczej, dotyczące właśnie ruchu robotniczego, no, koronawirusa, jak to wszystko się rozwija, taki komentarz zupełnie bieżący. No, natomiast jakoś tak też wyszło, że ostatni odcinek właśnie dokładna krytyka ruchu naszego tutaj nazywa się Ankanap, czyli właśnie taki anarchizm z pozycji kanapy. Bardzo fajny, humorystyczny odcinek, polecam. Na którą stronę to pójdzie? No, wydaje mi się, że sam pomysł jest niezły. Oprócz tego kanału Radio Anarchia jeszcze takiego kanału anarchistycznego nie ma. Także to tutaj dla was teraz, was zapraszam do tego, żeby coś takiego tworzyć. Dzięki. Kolejne pytanie. Czy zamierzasz z Radem kiedyś przejść na platformy podcastowe typu Spotify? Nie zamierzam. Na razie jest spoko. Na razie uważam, że na YouTube po prostu jest za mało materiałów o anarchizmie. Jeżeli przypuśćmy, ja jako laik w tym momencie chciałbym wpisać sobie anarchizm na YouTube jako hasło, wyjdzie tego bardzo mało. I właśnie też chciałbym, żeby było tego o wiele więcej, no i żeby to miało też więcej zasięgów, tak, żeby ludzie jednak zaczęli, no nawet nie wiem, nawet można powiedzieć, że dzisiaj na Facebooka gdzieś tam wrzuciłem przemówienie jakiegoś posła Razem, Konieczny, nie wiem jak się nazywa, no ale że powiedział fajnie, to już w tym momencie ja zapominam o tym, że on jest z partii Razem, którą tam nie za bardzo się może utożsamiam, ale skoro zrobił robotę, no to przynajmniej tyle, żeby miał dużo zasięgów, może w ten sposób zacznijmy tą naszą aktywność, nie? Żeby już zapominać właśnie o różnych sporach, żeby jednak się już na tej lewicy, już jesteśmy tą lewicą, to już pal licho, żebyśmy się jednoczyli jednak, no i działali po prostu, nie? Także nie, na razie na żadne inne platformy nie wchodzę. Oczywiście, jeżeli mi kiedyś ten kanał, też spodziewam się tego, że ten kanał kiedyś mi usunie w jakiś sposób YouTube, no to ja te wszystkie filmy gdzieś tam mam i wtedy tutaj razem właśnie z towarzyszką X3995 będziemy kombinować, gdzie to dalej powrzucać. Także na razie w ten sposób. Ja jeszcze chciałam spytać, czy faktycznie udaje ci się docierać do młodych odbiorców? Jeśli tak, czy masz jakieś rady dla nas na przykład, jak docierać właśnie do młodzieży? No udaje mi się, no wiadomo, że, znaczy udaje mi się, no dobra, no niech będzie, no. To nie jest tak, że ja tutaj prowadzę jakąś wielką kampanię psychoideologiczną, coś tam, nie? To też nie w ten sposób wygląda, to wszystko jest dziełem, wszystko dzieje się dziełem przypadku. Ja po prostu chciałbym, żeby no, ten okres, który przespałem, chciałbym teraz nadrobić, czyli to jest ten okres właśnie, chciałbym po prostu się, tak jak mówiłem, zwracać do ludzi w tym okresie wieku, czyli właśnie 16-18 lat niezorientowanych ideologicznie, natomiast właśnie już odczuwających jakiś bunt wobec rzeczywistości. To, że się z tym światem nie zgadzają, że są sterowani w jakiś sposób i przez szkołę, później studia, potem praca. Tak to niestety wygląda i właśnie to jest ten wiek, w którym zaczynasz to czuć, a nie za bardzo wiesz, co robić. I to jest tak, że jakoś, jeżeli ten przekaz jest taki, jaki jest, to jakoś tak to wygląda przynajmniej na razie, że oni przychodzą sami. Nie za bardzo wiem, w jaki sposób mógłbym tutaj wam doradzić, tak? Wam, czyli nam tak naprawdę, co takiego robię. No, nie wiem, może naturalność, szczerość, może prosty język, też właśnie nie zacietrzewianie się na te środowiska, na przykład na środowiska nacjonalistyczne, czy na środowiska korwinistyczne. Tutaj przecież można
od czasu, ja na przykład mieszkałem kiedyś z korwinistą, no i te dyskusje, co myśmy prowadzili, to, no to były bardzo ciekawe dla mnie na przykład. Ja mogłem się też rozwinąć. Nie? Tak, bardzo fajnie też ten okres wspominam. I to chyba właśnie o to chodzi, żeby po prostu, żeby tego drugiego człowieka jakoś życzliwie przyjąć, bo no bo tak jak mówię, no fakty są takie, jest opinia właśnie, że anarchiści są po prostu na tyle bucowaci, że zawsze się zamkną gdzieś tam w tym swoim środowisku, w swoim skłocie, zresztą to nawet na koncertach bardzo łatwo zobaczyć, nie? Że zawsze te grupki stoją, to towarzystwo jest niezmieszane, no nieważne już teraz, nieważne. I może w ten sposób po prostu, nie? Zwykła ludzka otwartość, życzliwość. Można jakoś, zresztą to też nie jest jakiś przytyk tutaj akurat. Fajnie, że Wolna Biblioteka dała mi oczywiście wypowiedzi, ponieważ też tam gdzieś spodziewałem się, że może być tak, no słuchaj, no ty tu jesteś Radio Anarchia, no ten tam znienawidzony, bojkot w ogóle jest na razie, nie? Mogło tak być przecież. Także na razie może w ten sposób. Dzięki. Tutaj jest jeszcze jedno pytanie, nie do końca go rozumiem, ale może ty zrozumiesz. Czy jako anarchoprymitywista ja tym bardziej nie. Nie denerwujesz się czasem, że współpracujesz z osobami bardzo technologicznymi, na przykład AH+. Nie wiem, czy to jest na serio pytanie i nie wiem do końca, o co chodzi. Może tutaj osoba rozwinie? Może ta osoba by po prostu przez mikrofon się w końcu wypowiedziała. No to pewnie będzie problem, a zaraz napiszę, że nie ma mikrofonu. Dobra, jako anarchiprymitywista. Nie, w ogóle się nie denerwuję. Robię to z wielką przyjemnością i to nawet powiem, że w tym momencie no, jestem sobą, spełniam się w jakiś sposób życiowo. Także z tym technologią to przede wszystkim ja to chcę poznać. To tak jak z tym stalinizmem. No, ja przede wszystkim chcę to poznać w jakiś sposób taki przystępny dla mnie, no bo jak słychać tutaj na pewno jakimś wielkim intelektualistą nie jestem. Natomiast mnie to ciekawi, także taki, przypuśćmy, ta strona anarcho-transhumanizm, no to mogę wam ją jedynie polecić i ciekawe, jak ta strona się rozwinie. Ja na razie tam mniej więcej nie rozumiem, natomiast nie dużo z tego, z tej strony rozumiem, natomiast rozumiem więcej, niż jakbym tej strony w ogóle nie czytał. Także tutaj szacunek dla towarzyszki X3995 za to, że rozwija też taki nurt anarchizmu. Oczywiście od razu, jak mam możliwość, coś wypowiem na tych nurtów wszystkich, no słuchajcie, anarchizm jest jeden, natomiast gdzieś tam po godzinach sobie można tam o czymś poczytać, natomiast no, jeżeli są jakieś podziały między anarcho, nie wiem, komunistami, a anarcho kimś tam, to też od razu będzie, to jest kompletna bzdura, nie? Dobra. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś ostatnie pytanie? Zapraszamy. Zobaczę, kto dzisiaj słuchał. Dobra. Jeżeli nie, no to chyba kończymy. Bardzo ci dziękuję. No ja wam również bardzo. Spoko. I ten. No i tyle. No i do usłyszenia no po prostu na kolejnym tam, w kolejnym odcinku Radio Anarchia. Także super, dzięki za możliwość wypowiedzi. Na razie, do usłyszenia. Dzięki wielkie. Zapraszamy wszystkich na kanał YouTube, gdzie znajdziecie właśnie Radio Anarchia. Tutaj w czacie jest podany link. Jeszcze wrzucimy na naszą też stronę na Facebooku. Postaramy się też jakoś tutaj zachęcić do słuchania Radia Anarchii. Ja natomiast dziękuję wszystkim za udział dzisiaj. Zapraszam wszystkich na spotkanie jutrzejsze, które poprowadzi Patryk i opowie o historii Food Not Bombs kiedyś i dzisiaj. Dzięki wszystkim, do usłyszenia. No, na razie, hej, cześć, dzięki.